Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Chociaż na pogodę w najbliższych godzinach wpływać będzie układ niskiego ciśnienia, to przejaśnień i większych rozpogodzeń na niebie nie zabraknie. A wspomniany niż zaczyna odchodzić, ale jego miejsce zajmie kolejny układ niskiego ciśnienia, tym razem z nad Wysp Brytyjskich, i taki rozkład ciśnienia ściągnie do nas z południowego zachodu ciepło, a to ciepło popłynie z nad Zatoki Biskajskiej. W nocy liczne rozpogodzenia, a większe zachmurzenie początkowo na północnym zachodzie i na południowym wschodzie, tu może przelotnie popadać, a nawet miejscami zagrzmi. W kolejnych godzinach pogodniej, dopiero nad ranem na północnym zachodzie zachmurzenie znów wzrośnie i tam pojawią się przelotne opady. Na przeważającym obszarze nad ranem od 14 do 12 stopni, niższe wartości na przedgórzu Karpat. Wiać będzie umiarkowanie z południowego zachodu. Jutro niżowo, a mimo to dużo rozpogodzeń. Niezmiennie popłynie ciepłe powietrze znad Zatoki Biskajskiej. Jutro słońce przeplatać będzie się z chmurami. Te chmury nie przyniosą opadów deszczu. Jedyne, co może nam dokuczać jutro, to silne porywy południowo-zachodniego wiatru. Te mogą osiągać prędkość od 40 do 60 km na godzinę, a wysoko w górach powieje jutro z prędkością do 70 lub nawet do 90 km na godzinę. Będzie umiarkowanie ciepło na krańcach zachodnich od 19 do 21 stopni, cieplej na wschodzie od 22 do 24 stopni, chłodniej oczywiście na krańcach północno-zachodnich, tu zaznaczy się chłodny front, i na przedgórzu Karpat w Zakopanem jutro tylko 13 stopni. A w regionie w nocy sporo rozpogodzeń. Pomimo rozpogodzeń poranek dość ciepły, bo temperatura nie spadnie poniżej 13 lub 12 stopni. Wiać ma umiarkowanie z południowego zachodu. Jutro na Kujawach i Pomorzu przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, zatem chwil ze słońcem też nie zabraknie. W Tucholi 20 stopni, w Brodnicy cieplej do 22 stopni. Tu najwyższe wartości jutro pokażą termometry. Ale dokuczliwy będzie południowo-zachodni wiatr. W regionie jego prędkość może osiągać 55 km na godzinę. Ciśnienie powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 990 hektopaskali. W piątek pogodnie i umiarkowanie ciepło do 20-21 stopni. W sobotę mogą przydać się parasole i popłynie chłodniejsze powietrze. Temperatura nie przekroczy 16 stopni. W niedzielę znów słonecznie, ale rześko, do 15 stopni. Do zobaczenia.